w następnej ale degustacji. Tym razem Sheppies Vintage Reserve Cider 2022. Zrobiłem już wersję 2019. Też 7,4% alkoholu. Mam nadzieję, że nie zmienił się za bardzo. Oczywiście jabłka troszkę inne i powinna być nieco inna nuta, prawda? Jak w winach. Ale czy aż tak rozwinięte pod niebie nie mam? Pewnie nie, żeby to znaleźć. Niemniej jednak zawsze warto wrócić do czegoś przyjemnego. I jak pamiętam, to był dosyć przyjemny cydr. Taki bardzo oldschoolowy kapsel z logiem w starym stylu 1816. Wtedy zaczęli. W tej chwili już jest to szóste pokolenie rodzinnej firmy. Dawid Sheppy. Teraz nadzoruje wszystko. No i już, no. Także przejdźmy do tego cydru, który jest, jeśli chodzi o ciało, to średni, lekko nagazowany, z pełnym ciałem i oczywiście całkiem dojrzałym smakiem. No bo ten cydr oczywiście jest leżakowany w dębowych kadziach, żeby nabrał charakteru. Jak widzicie, bardzo ładnie wygląda. Złoty kolor, klarowny. Piana, no, tworzy się przy nalewaniu, ale ona jest taka rachityczna i szybko padająca, także teraz nie ma nic. Aromat jest taki lekko funkowy, troszkę jabłek, nieco takich taninicznych, deskowych nut. Całkiem przyjemnie. No, dobra, to teraz spróbujmy. Wasze zdrowie. Wytrawny to jest. Normalnie prawie jak takie wytrawne białe wino. Oczywiście jest trochę takich nut jabłkowych, ale to jest wytrawny cytr. Zdecydowanie. Prawie nie ma słodyczy. Jest tylko sporo takich cierpkich, kwaskowych nutek, ściągających, tanicznych. Jest lekka funkowość, troszkę dębowej deski. Normalnie czuć to na zębach. Taki jest taniniczny, także fajnie. Niskie nasycenie, dobrze się to pije, alkoholu nie czuć. No, może być niebezpieczny, bo pijalność jest niesamowita. Bardzo fajne. Naprawdę wytrawny, przyjemny. Mogło być trochę więcej tych jabłek wyciągniętych tutaj, ale bardziej czuć skórki. Takiego świeżego soku tu nie ma, zdecydowanie, ale gdzieś tam się te jabłkowe smaki pojawiają. Jest bardzo wytrawnie, ściągająco, ale przyjemnie. Niesamowicie pijalne. Dobre. Podobne odczucia miałem do wersji 2019. No, trzeba by je porównać ze sobą. Wtedy by się może jakieś niuanse znalazło, ale wydaje się, że jest to taki cydr, który utrzymuje wysoki poziom i chyba warto go spróbować. Nieważne
w jakiej odsłonie, czy to będzie za parę lat. Mam nadzieję, że zostanie tak dobry, jak jest teraz, bo widzę, że przez te 3 lata się nic nie zmieniło, także super. Dla kogoś, kto lubi wytrawne cydry, na pewno jest to dobry wybór, bardzo przyjemny, niesamowicie pijalny. No i troszkę niebezpieczny, bo 7,4 może wyjść głowę dosyć szybko. Tak jak powiedziałem, dopiero z tym alkoholem, on jest ładnie ukryty i dopiero teraz zaczyna się leciutkie rozgrzewanie przyłku. Jak już się nagadałem. Także dobry, warto spróbowania. Jeżeli próbowaliście, to oczywiście napiszcie komentarze, co o nim myślicie. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podobał mi się ten cydr, także dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, tak że będziecie na bieżąco. Na pewno nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No i przekażcie ten film swoim znajomym. Wasze zdrowie. Cheers.